witam Was w kolejnym filmiku na kanale. No i dzisiaj będziemy nagrywać kolejny maraton czytelniczy 24-godzinny, bo mi się to spodobało i po prostu miałam ochotę nagrać właśnie taki maraton, czyli po prostu kolejny film czytelniczy. Przepraszam, ale ostatnio mam ochotę na takie filmy. Jest 23:38, także jeszcze trochę zostało do północy, ale myślę, że teraz bym chyba poszła się wykąpać i zmyję makijaż. No i jak się umyję, to zacznę coś sobie czytać, tam słuchać. Podejrzewam, że pewnie jak będę się myć, to będę słuchać dalej książkę na Empik Go, a aktualnie słucham pacjentkę. Jest 1:19, ja już się umyłam, jak widać, i skończyłam słuchać pacjentkę. No i powiem Wam, że w sumie myślałam, że to zakończenie będzie lepsze, bo tak na dobrą sprawę to już bardziej pod koniec zaczęłam podejrzewać, co tam się okaże. No i wychodzi na to, że miałam rację. Zakończenie to całkiem ogólnie, no to takie jest dziwne, bo w sumie nie wiem, co się stało z tą osobą. To jest thriller, a ja thrillerów nie czytałam aż tak dużo, jednak kilka ich takich jest. I ten jest pod pewnym względem podobny do tamtych. Bo dlaczego zawsze musi się okazać, że ta osoba to jest winna? Nie wiem dlaczego. Także teraz myślę, że coś sobie zacznę jeszcze czytać, jeszcze nie mam pojęcia co. No i będę szła wtedy spać, żeby rano wstać i czytać dalej. Jest 11:42. Jeśli chodzi o tą książkę, to przeczytałam ten pierwszy rozdział, powiedzmy. No i jak na razie przerwałam to, bo to czytałam jeszcze wczoraj, ale tutaj jest tyle rzeczy do zapamiętania, że na razie to odłożyłam i zaczęłam dzisiaj rano, jak się obudziłam, szukając Alaski. Przypominam sobie, bo ją czytałam kiedyś tam dawno, później oglądałam serial, no a aktualnie jestem na 34 stronie. Ja sobie siedzę na dworze i czytam w dalszym ciągu, szukając Alaski. No i podejrzewam, że tą książkę dzisiaj skończę. Jestem na stronie 123. Jeszcze trochę i będę w połowie. No ale tak jak mówiłam, tą książkę to sobie przypominam, a nie czytam po raz pierwszy, bo czytam ją drugi raz, a poza tym niedawno oglądałam serial, bo chyba gdzieś tam w marcu, czy tam w kwietniu nawet. Także to, co mogę powiedzieć o tej książce, no to ona jest... no, przyjemnie się ją czyta, szybko. Główna bohaterka, czyli Alaska, kojarzy mi się z inną książką, inną główną bohaterką tego samego autora. A mówię tutaj o papierowych miastach i Alaska i Margo mi się tak jakoś, jak to czytam po raz drugi, to jakoś mi się tak bardzo kojarzy Alaska z Margo. Może dlatego, że też w marcu czy tam w kwietniu czytałam sobie papierowe miasta, czyli przed czytaniem tej książki, i teraz takie mam świeże porównanie, więc no, wydaje mi się, że Alaska i Margo są bardzo podobne do siebie. Ja idę dalej czytać. Thank you.
północy i właśnie skończył się mój maraton czytelniczy. Aktualnie, tak jak widzieliście, czytałam sobie Wielki Diament. Przeczytałam 40 stron, a teraz idę się myć.